obieracie, tak? No ale ty też na razie obieraj, bo jeszcze... To Hanczes, weź sobie jakiś... A trzeba inną miskę. To ty sobie dajcie, te ziemniaczki tutaj, dajcie tutaj ziemniaczki, o, na stolik na razie, a do tego tu można to wyciskać. Dobra, następne ziemniaki włożyć, otworzyć to, Kasiu. Tylko tak jak już to jest, to teraz tego dobrze byłoby nie wyciągnąć. Nam akwarium. Pewnie nie konweniuje do naleśnika. Już? Ostatnia porcja. Dobra, teraz... Ciepła woda i żółtko. Na jakiej kolorze woda? Nie, zbyt widać. No, czyli co tam mamy? Ok, kilogram. No ja chyba sobie ten plastik. Oj, czemu ja to wycięłam? Nie, lepiej nie płakę, teraz będzie. Jak się robisz? Hania, trzymaj ten, trzymaj łyżkę. Bierze się ten kawałek masła, dobra? Daje się ten kawałek masła, o, na przykład tutaj z boku. Następny kawałek masła daje się gdzie? Znowu tutaj. Żeby się tak, tak? Wszędzie za koło. No zlatuj! Co się nazywa takie, to takie w buddyzmie? Mandala. Będę miała lepkie ręce. O, proszę teraz łóżkę. To słuchajcie, ja zrobię łóżkę w ogóle, dobra? Łóżka. Tak na okłotę, co tutaj robię? Nie. Co tutaj tak, 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 dobra? To już tutaj. Robimy kółka. Dobra. Mamo, przyniesiesz... Kasia, do środeczka samego daję żółteczko. Samego do środka. Super, bardzo dobrze. Zwróćcie uwagę. Jedną łyżkę daje Hania, ale Hania. Też tak, kawałek. Kawałek po kawałku. Gdzie? Wszędzie dookoła. Chwyć sobie jedną ręką, chwycisz tą łyżkę. Drugą ręką jedziesz sobie z tym. Tutaj też można tam. Jakie można, ale nie dobrze. Zobacz, sobie robisz tak, wiesz, dla mnie to jest takie, że z jednej strony masz pracę z dzieciakami, nie? A z drugiej strony robisz sobie fajną robotę, bo robisz sobie pyszne pierogi.
Zobaczymy, czy pyszne. Ale zawsze będą pyszne. Takie na pewno nie, będą takie pyszne. Takie nie wyjdą, takie nie wyjdą. Jeszcze kawałki, Kasiu. Ja będę prawić. Ja. Ale wiecie co? Pięknie to wygląda, jak taki kwiatuszek. No. To ciasto z góry. No. I gwiazdeczka. Gwiazdeczka. Zobacz, tutaj jest to. Uwaga. Teraz ja. Starsza, no i ciapasz. I ciapasz. Jest to całe. I ciapać. Ciapać, żeby to się fajnie wyciapało. Niski poziom baterii, poczekaj to będę. A mamo, ja też będę mogła. Najpierw? Wujek to dyryguje, a jeżeli wujek powiedział, że najstarsza Marcy się uciera, to Marcy się. Będziesz co innego robić. Potem jeszcze lepiej nie pierogów nas czeka. Tak, słuchajcie, czyli teraz do tego się dodaje najważniejszą rzecz. Co? Serduszko. Serce. Nie mogę wyjąć. Nie możesz wyjąć, ale to trzeba tak pomyśleć, żeby to tak... Teraz się myślę o tym, żeby to było najpyszniejsze z najpyszniejszych. Zobaczcie, tam są jeszcze w rogu jakieś takie rzeczy niewymieszane. O, właśnie. Wszystko trzeba teraz tutaj... I myśleć pozytywnie. Myśleć dobrze i mówić sobie, uwaga Hania. Uwaga Hania, uwaga Hania, uwaga Hania. Dobra. I znowu próbować. I próbować. Czy to jest dobre? No i? Jeszcze soli? Nie. Teraz jest bardzo dobre. Tak, na pewno? Na pewno. Pyszne, tato, spróbuj. No, jeszcze spróbuj. A jeszcze troszeczkę pieprzu może. Nie, za pieprzne. Bo nie jest to pyszne, ale jakby tam... nie, tam coś jest już takiego ostrego. No jest. No. Sekret już jest. A, no to jak sekret jest, to bez pieprzu. Dobra, to w takim razie soli jeszcze trochę? Nie. Nie? Może być. Soli już nie. Dobrze, dobrze. Dawaj. Uklepujemy, no. Uklep jeszcze. Pokaż jeszcze serduszko. Pokaż, że serduszko swoje dajesz tutaj. Pokaż, dajesz, pokaż tylko na serduszko i daj tutaj serduszko. Nie? Dobra. Będzie bum. To teraz tak. Troszkę. Może nie przede mną, co? Mandala? Ale
jadą, czy nie wiadomo co? No rzeczywiście to jest ciepło, jeszcze więc skoro nie idą. Mogę to zjeść, tata? Ja sobie robię, no to nie jest tak strasznie. Czekajcie, ja muszę to, to jest teraz bardzo ważny moment w tym cieście. Za ten moment tutaj tata jest odpowiedzialny najbardziej, dobra? Właśnie, ej, laski. Mam białą bluzkę. No ja mam fioletową. Ale mocno, 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 mocno. Nie, nie podzielić, tylko to ma właśnie, to ma być teraz mocno ugniatane. Nie na mnie. Ja dałam tam mąkę. I tak jak robicie, to zobaczcie, tak, żeby odwracać to ciasto. Zobaczcie, tak, i uciskam. A my możemy to przedzielić. Właśnie. A, no to macie w takim razie tak. Raz. Takie małe. I całą tą mąkę zetrzeć do tego wszystkiego. To dajcie jeszcze Kasi trochę, czekajcie, po trochę dla Kasi. Proszę bardzo. I cała ta mąka ma wejść, to wszystko ma być czysty stół. O, będzie trudno. Stać sobie, stanąć sobie, jak to robię, że musiałam mocno zetrzeć. Pracuje. I mąkę wsypuje. Już wystarczy Kasiu nie, tej mąki. Nie, 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 już nie. I słuchajcie, palce mi stąd, bo jak ja wyjdę, zobacz, Hania, daj palec tutaj sobie na stół. Daj, nie. Daj, daj. Nie. Zgadza się? A to dlatego ja się dziadek chciał pójść. Nie możemy zrobić ciasteczek. Najpierw bierzemy go tak w dwie ręce, tak w sztuki. Dobra. I troszkę go tak, o, troszkę go tak. Troszeczkę, troszkę, żeby nie za bardzo. To tak trzeba delikatnie serduszkiem. Układamy sobie go tutaj tak między palcami. O, tak żeby na palcach było. Ale to musi być bliżej na... Bierzemy trochę farszu. I teraz zobaczcie. Dobra, farsz dajemy sobie tutaj bliżej. Farsz? Nie, 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 nie
zobaczcie, kciukiem zbieramy farsz i też jak naciskamy, to staramy się najpierw zrobić z tego taką ładną tutaj, o, w środku kuleczkę. Nie za dużo? Dobrze, Hania trochę więcej może rzucić. A u mnie? Dobrze. No. A u mnie? To i teraz zobaczcie, bierzemy i zaczynamy od środka. Tu, w środku. Super, one mają być w środku i teraz nie ma być farszu między ciastem, dobra? Czyli zobaczcie, jak mamy tutaj, super. To teraz zobaczcie, znowu paluszkiem sobie go tak tutaj troszkę wciskamy i wtedy co robimy? O, zaciskamy i tutaj znowu poprawiamy z drugiej strony. I za każdym razem jak ściskacie, to troszeczkę takie przekręcić, tak troszeczkę przekręcić. Super. Dobra, i jechać z koksem. Tato, to moja. Dobra, czego umyć? To ja biorę. Tu masz. Dobrze. Ma być dobrze stojona, bo jak tam się woda dostanie do środka, to nam się pieróg rozpłynie. Będzie po pieróg. Właśnie, każda robi swojego pieroga, dobra? Dobra. No, i dawaj. No i zawijaj sama. Kasia, zawijaj sama. I nie lepić, lepić. Chyba tyle. Te pierogi. No pyszne są. Ale jeszcze. Zostań. Mleko? Zostańcie, chcesz? Kamrągowska.
proszę Kasiu spróbować pieroga, czy jest dobry. Pyszne. Ja jeszcze takich pierogów nie jadłam w życiu. Ale pyszne, dziewczyny. No, gratulacje! Gratulacje! Brawo! Brawo! Brawo, lacje na kolację! No się chłopaku wyja. Często. A przeważnie jak ja jestem, jak Gizy nie ma w domu, wiesz? Wtedy z dziewczynami warsztaty? Tak. Dobra.